Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z otwierania paczek na moim kanale. Na samym wstępie chciałbym wam bardzo podziękować, bo w bardzo szybkim czasie zbliżamy się do 10 tysięcy subskrypcji, także każdemu, kto zasubskrybował ten kanał, bardzo, bardzo dziękuję. A kto nie zostawił jeszcze tej subskrypcji, a podobał mu się na kanale, to bardzo serdecznie do tego zachęcam. A teraz odbierzmy sobie nagrody za Food Champions. Jak wiecie, a może i nie, w tym miesiącu grałem na dwóch kontach. Na swoim głównym koncie oraz na koncie Marcina, na którym w tym momencie jesteśmy. No i na dwóch tych kontach udało się wbić całkiem ciekawe rangi. Na koncie Marcina miesięcznie udało nam się zdobyć Elite 2, jak teraz właśnie widzicie. A tygodniowo Elite 3. Także paczki całkiem ciekawe dzisiaj będą. Mamy 50 tysięcy monet, strój za elitę, którego jeszcze na tym koncie Marcin nie miał. Także bardzo, bardzo fajnie. No i przejdźmy do otworzenia tych paczek. Ale zanim to może dla tych, którzy nie wiedzą, pokażę wam, jakie nagrody można zdobyć za miesięczne zmagania Food Champions. No i tak jak możecie zobaczyć, właśnie takie karty możemy trafić w tym dzisiejszym pack openingu. Jest Suarez 9-5, jest Dybala, Salah, Bale, Griezmann, do tego Thiago Silva, James Rodriguez, Milinkovic-Savic, Alaba. Naprawdę dużo mega dobrych kart. Oczywiście nie będę pokazywał tych słabszych kart, bo myślę, że nie ma sensu. No ale nie ukrywajmy, prawda jest taka, że prawdopodobnie trafimy jedną z tych słabszych, a nie właśnie którąś z tych, które w tym momencie widzimy. No ale nadzieja umiera ostatnia, więc my przejdźmy z powrotem do FIFA. No i odbierzmy sobie te paczuchy i otwórzmy je. Dwie paczki za 25 tysięcy, czyli paczki za elitę 3 tygodniową. W pierwszej są banery, to jest Inform. Tak jest, to jest Inform. Niemiec, napastnik i to jest... A, nikt ciekawy. Utch, 83 overall. No jeśli chodzi o paczkę za 25 tysięcy, trafienie Informa, to jest na pewno całkiem dobra sprawa. Zawsze to jakieś 10 tysięcy. No a te paczki, no nie należą do moich ulubionych. Nie ukrywajmy, w tych paczkach raczej rzadko się trafia coś dobrego. No ale otwórzmy drugą. No i zobaczmy, czy tutaj też będzie takie szczęście. Niestety bez banerów. Czyli standardowo jak na tą paczkę. A w środku najlepszy jest Smalling. Czyli bestia z poprzedniej FIFA. W tej FIFA raczej niespotykany na boiskach w mistrzostwach FUT. To zabieramy oczywiście do klubu. To dajemy na listę transferową. No nie ukrywam, tutaj na tym koncie zdecydowanie bardziej zależy mi na tym, żeby trafić coś fajnego. U Marcina skład wymaga lekkich poprawek, chociaż i tak jest bardzo dobry. Więc jeśli miałbym wybierać, to zdecydowanie wolałbym trafić na tym koncie coś niesamowitego niż na moim, bo u nas na koncie, nie ukrywajmy, wielkich zmian nie potrzeba. Paczka z trzema informami, dobra drużyna tygodnia, ale dużo naprawdę słabych zawodników. W poprzednim tygodniu nie udało się trafić nic fajnego. No ale zobaczmy, jak będzie w tym tygodniu. Może teraz na koncie Marcina będzie trochę więcej szczęścia i wypadnie ktoś ciekawy. Znowu Niemiec. SP? Kedira. No z dwojga złego powiem wam, że ta karta jest nie najgorsza. 86 overall, zawodnik myślę warty około 60-70 tysięcy, przynajmniej mam taką nadzieję. Całkiem nie najgorszy traf, zdecydowanie mogło być gorzej. Zobaczmy kto oprócz Kediry. Sio i Utch po raz kolejny, czyli cała nadzieja w Kedirze. A Kedira kosztuje 50 tysięcy. Nie najlepiej. No ale to i tak zawsze choć odrobinę lepiej niż w poprzednim tygodniu, gdzie za 3 informy zarobiliśmy na tym koncie 35 tysięcy.
tutaj prawdopodobnie wyciągniemy jakieś 75. No zdecydowanie mogło być lepiej. Mogło być lepiej. No ale przejdźmy do ostatniej paczki. Paczka z 15 informami z poprzedniego miesiąca. Chociaż jeden grywalny zawodnik. Tego bym chciał. A co będzie? Zobaczmy. Paczka się otwiera. No i liczmy na Suareza, bo dlaczego by nie? Holandia, eś, oj, to jest De Ligt 86, karta niezła. No niezła, nie można tutaj powiedzieć nic złego o jego statystykach, ale to jest karta warta 35 tysięcy, nie więcej. No i ciężko tutaj w ogóle twierdzić, że będzie poza tą kartą coś dobrego w tej paczce. No ale przekonajmy się, może się mylę. Może jest tutaj w środku jakaś ukryta bestia, o której zapomniałem. Jest Albiol, Iličić, Arias, spoko karta, Lingard. No, z dwojga złego, nie najgorzej. Do tego Emre Can, no więc to już jest jakiś tam, powiedzmy, nie najgorszy traf. No na pewno te cztery karty grywalne. No i to w sumie tyle. Niestety. Cyprien też ma nie najgorszą kartę. No, od biedy można nim grać. Ale prawdopodobnie tutaj w tym składzie, który jest nawet u Marcina, te karty jakoś nie pomogą. Lingard na zmianę jak najbardziej. Myślę, że to jest całkiem fajne wzmocnienie, przede wszystkim na rezerwę. No i tutaj można coś kombinować z tym Ariasem i De Ligtem. Jakąś hybrydkę, do tego Lozano. Mogło być lepiej. Mogło być lepiej, no ale nie narzekajmy. To są w końcu nagrody za Food Champions. Nie spodziewajmy się zbyt wiele, bo przecież graliśmy tylko miesiąc. A teraz zapraszam was, moi drodzy, na moje konto, gdzie otworzymy nagrody za Elite 3 tygodniową i Elite 1 miesięczną. No i jesteśmy, moi drodzy, już na moim koncie. Jak widzicie, 960 tysięcy w tym momencie mamy. Odbieramy oczywiście nagrody za ostatnie Food Champions. No i dla potwierdzenia Elita 1 miesięczna, 102 zwycięstwa. Ostatni weekend był najgorszym weekendem. Kto był na streamach, ten wie, jak nam poszło. 19 na 6 bilans. No i tak naprawdę zabrakło mi 4 wygranych do topki miesięcznej. I dużo, i mało. Także no nie można narzekać. Zawaliłem ostatni tydzień. Jak widzicie, Elita 3 tylko wpadła. No i trudno, będziemy starać się dalej. Ponad 1 000 000 końców w tym momencie na naszym koncie. Tak więc przejdźmy do paczuszek. No i standardowo, tak samo jak na koncie u Marcina, 2 paczki za 25 tysięcy. Nie ma się nad czym zastanawiać, tylko otwieramy te paki. Pierwszej bez banerów. No czyli normalne. Normalne, bardzo. Hernandez 81. Okej, okay. To do klubu. To na listę transferową. Druga paczka na szybkości. Prawdopodobnie i tak tutaj nic ciekawego nie będzie, więc nie ma co przedłużać. Giroud. Okej, prawie ikona. 82 overall. Moim zdaniem powinien mieć 87 co najmniej. Dodajemy do klubu, to na listę transferową oczywiście i przechodzimy do paczki z 3 informami. Po prostu otwórzmy. Otwórzmy i zobaczmy, jaki piach nam tutaj da EA. Włochy, bramkarz Consigli. Wolałbym Kedirę. Zdecydowanie wolałbym Kedirę. Zawsze 86 overall. No ale jest Cuadrado. Okej.
90 tysięcy. No, tego się akurat nie spodziewałem, powiem wam szczerze. Nawet powyżej 90 tysięcy. No to jest przyzwoity traf. To jest przyzwoity traf, bo to nam zapewnia jakieś 130 tysięcy za tą ligę weekendową. Przynajmniej jeśli chodzi o informy. Tak więc ja jestem jak najbardziej zadowolony. Zobaczmy jeszcze, ile konsigli. No tak jak myślałem, 30 tysięcy niecałe. Więc wystawmy sobie go tak, niech się sprzedaje, niepotrzebny mi jest. Westergaard to jest Quicksell, więc na razie zachowam w klubie. No i paczka z 20 informami za poprzedni miesiąc. Tak naprawdę tylko ktoś pokroił Bale'a, Suareza, czy też Salaha mógłby wylądować w moim składzie. Dlatego nic tutaj nie oczekuję. Po prostu otwórzmy, zobaczmy. No a może coś ciekawego będzie. Arnautowicz. 87. Overall nietragiczny. Miewałem już gorsze paczki za elitę 1 miesięczną. Więc ten Arnautowicz wcale nie jest złą kartą, aczkolwiek. No bez szału. No zobaczmy. Zobaczmy, kto tam jeszcze oprócz tego Arnautowicza. Nikt poza nim. Okej, okay, to jest grywalna karta. Kolasinac jak najbardziej również. Keita Martins. Martinez. Spoko zmiennik. I tutaj piachu bardzo dużo. Teodorczyk, szanuję. Ujej. No czegoż mógłbym się spodziewać? No ten Arnautowicz naprawdę całkiem spoko statystyki. No ale jeżeli ktoś widział mój skład, no to raczej w nim nie wyląduje. Kolasinac, karta ok. No ale nawet w porównaniu z Alexem Sandro myślę, że ciężko mu konkurować. Chociaż na pewno na cieniu, no to ta karta jest całkiem niezła. Martins jako zmiennik nieźle, aczkolwiek 73 wykończenia powodują, że no ten gościu traci na swojej wartości. Martinez to jest bardzo dobra karta. To jest naprawdę bardzo dobra karta. Grałem nim niejednokrotnie już, szczególnie tą wersją poprzednią, 82. I muszę wam powiedzieć, że jest niesamowity. Mega zwinność. Mały, ale naprawdę wariat. Problem tylko 3 gwiazdki sztuczek. Aczkolwiek na podmęczonego przeciwnika, jako zmiennik, całkiem spoko. Polagrodak. I tak naprawdę to wszystko w tej paczce. No, nie rozpieszcza nas jej w tych nagrodach miesięcznych, no ale cóż możemy poradzić. Moi drodzy, zanim zakończymy ten materiał, chciałbym wam pokazać skład. Aktualnie nasza jedenastka wygląda tak. Z tą jedenastką mam zamiar przystąpić do ligi weekendowej, na którą was oczywiście serdecznie zapraszam. Stream rozpoczniemy w sobotę, prawdopodobnie od godziny 15. Postanowiłem wrzucić Suareza do składu, który będzie grał na SPO. Tak chyba zrobimy. Zobaczymy, jeszcze zobaczę. W każdym razie tak wygląda jedenastka. Jak możecie zobaczyć, mam milion po sprzedaży Cuadrado, 1 100 000 na koncie. I teraz do was pytanie. Patrząc na ten skład, wiedząc, jacy zawodnicy są na rynku transferowym, czy macie propozycję do 1 100 000 końców zawodnika, którego chcielibyście zobaczyć w tym składzie, żebym dla was przetestował? Myślę, że mając taki skład i mając taki budżet, to jest naprawdę fajna opcja. Dlatego piszcie w komentarzach, jaką kartę chcielibyście, żebym przetestował. No i może w weekend uda nam się zakupić tą kartę i nią troszeczkę więcej pograć. Przez co będziemy mogli zobaczyć, jak ta karta funkcjonuje. Tyle na dziś. Ja wam dziękuję za oglądanie.
Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał, nie było nic szalonego, no ale przecież nie zawsze można trafiać w jakieś super karty. Trzymajcie się, życzę Wam szczęścia w paczkach, pozdrawiam i do zobaczenia na live. Siemano!